Mamy drużyny praktycznie z każdego krańca świata. I oni dzisiaj walczą o eliminację do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Tokio. Biją się w formule open, więc takiej bardzo wyjątkowej, bez podziału na kategorie wagowe. Więc mamy taką wisienkę na torcie. W sumie mamy ponad 920 zawodników przez te dwa dni. Katowice gościły już nieraz turnieje karate, ale nigdy jeszcze tej rangi aż z takim rozmachem. To dawno takiego wydarzenia nie mieliśmy na tym wysokim poziomie. I mamy oczywiście nadzieję, że jest to przesłanie dla młodych ludzi. Może zachęcające, tak jak dzisiaj siatkówka czy koszykówka poszerzają swój krąg odbiorców. Najpierw przed telewizorem, ale potem z zaangażowaniem tych najmłodszych do treningu. Tak mamy nadzieję, że i karate będzie przeżywało swój kolejny rozkwit. So this is a dream come true. To nasze marzenie, które się ziściło. Trenowaliśmy jakieś 10 lat. Konkurencja za konkurencją, wynik za wynikiem. Czasami lepszy, czasami gorszy. Ale wszystkie te lata i treningi przywiodły nas do tego momentu. W tym roku obchodzimy 50-lecie. Myśmy stworzyli bardzo dobry fundament. Nie ma miasta prawdopodobnie w Polsce takiego, gdzie by nie było karate. Tak? Natomiast co jest najważniejsze w karate? Nie sport, tylko wychowanie. Karate jest wyborem, drogą, którą trzeba podążać. Drogą do samodyscypliny, innego poglądu na świat po prostu. Karate to faktycznie sztuka walki, ale jest bardziej jak ścieżka twojego życia, kiedy naprawdę je praktykujesz. Karate to metoda na rozwój naszego życia.